Warto czasem spojrzeć krytycznie na to, co jadamy i dokonać w diecie małych rewolucji. Wszak dieta warunkuje nasze zdrowie, a profilaktyka to lek najtańszy. Przekonują prelekcje Klubu Zdrowia prowadzonego przez chrześcijańską służbę charytatywną przy Jaworznickim Zborze Adwentystów. Kolejny wykład prowadziła promotor zdrowia Iwona Deperas. Tematem prelekcji były zmiany żywieniowe, które mają gwarantować dobre zdrowie. Naukowcy teraz odkrywają to, co właśnie było dawniej wykorzystywane i było sprawdzone. Chociażby słowa Hipokratesa, aby jedzenie było twoim lekarstwem. Natomiast bardzo polecam książkę Nowoczesne zasady żywienia Colina Campbella, w której właśnie przedstawione są te wytyczne, które służą nam, ponieważ dieta jest czymś najistotniejszym, najważniejszym w naszym żywieniu. Często o tym zapominamy, a tam właśnie w tej książce znajdziemy najciekawsze informacje naukowe na ten czas. Człowiek bywa utrapieniem dla samego siebie. Je za dużo, za tłusto, pochłania w żywności kilogramy chemicznych dodatków. Nic dziwnego, że nie ma się najlepiej. Jak więc na co dzień taki biedny organizm odtruwać? Dieta, ruch, dobre powietrze, woda, wstrzemięźliwość, zaufanie. To są właśnie te zasady. To najważniejsze zasady, również słońce, które jest potrzebne, 800, aby funkcjonować, żyć. W ostatnim czasie stworzono listę tzw. superproduktów, które mają wyśmienicie wpływać na dobrostan człowieka. Co do nich zalicza Andrzej Zastawnik, prezes Jaworznickiego Oddziału Charytatywnej Służby Chrześcijańskiej. Jedzmy i spożywajmy wszystko to, co jest naturalne, bezpośrednie, nieprzerobione. To, co ukryte jest w tym życie, czyli w każdym ziarnku, w każdym nasieniu ukryte jest życie. No, prosty przykład, rzucamy do wody, rzucamy do ziemi i co się dzieje? I za chwilę powstaje nowe życie. I to życie bezpośrednio, niemodyfikowane, nieprzerabiane, wprowadzone do życia, daje to samo życie. Naturalne, zdrowy pokarm w postaci nasion, zbóż, owoców i warzyw. A o superprodukty pytaliśmy też samych słuchaczy prelekcji. Wymienili bez mrugnięcia oka orzechy włoskie, cieciorkę, borówki i czosnek, a także cebulę. Kolejny wykład w Klubie Zdrowia już w maju. Zapraszamy!